Halo, czyli dzień dobry, wariaty, witam was w nowym vlogu. Jesteśmy właśnie w tipi, jesteśmy w Wester Campie i jest godzina 9, tam 8.40, coś takiego. Idziemy na 9 na śniadanie i później lecimy do Energylandii nagrywać jeszcze kolejne dwa filmy. Dwa. Jestem ze Śląska, gdzie się węgiel wydobywa. Fame MMA 5, Lexi kontra Kuba. I my śmigamy właśnie z Lexi na śniadanko, reszta ekipy zaczyna zaraz nagrywać swoje filmy. No dobra, Lexi, już nie popisuj, już nie popisuj. I tak to właśnie wygląda, tam są nasze tipi, a tu są jeszcze takie wagony. Chill wagon. No i tak to tutaj wszystko fajnie wygląda. Zjemy sobie śniadanko, ogarniemy się. Ja tu mam trochę taki English breakfast, jaśniczka, kiełbaski. Ja tylko sok. Aleksi, tylko sok. A potem będzie, ale jestem głodna. Ale bym coś zjadł, jakiegoś kepsa albo maka. I my już właśnie jesteśmy po śniadaniu, jest godzina 12.30, trochę się nam zeszło. Jesteśmy już pod Energylandią. Tam w tle gdzieś jest Stuart, Kacper i Kuba. I wchodzimy za chwilę do środka. I będziemy testować różne atrakcje, a przede wszystkim Hyperion. Najlepszy, największy roller coaster w całej Europie. Wow, wow. Ja idę od nich, idę sobie sam pojeździć. Stuart z Kasprem i Kubą nagrywałem teraz odcinek do Stewarda. Zrób to challenge, który pewnie zobaczycie u Stewarda na kanale zaraz po moim vlogu, albo zaraz przed moim vlogiem, to się jeszcze okaże. Także macie tutaj szybkie kulisy tego, jak powstają odcinki. Musi się przejechać na takiej atrakcji dla dzieci i krzyczeć pomocy, pomocy i że się boi. Pierwszy odcinek właśnie nagrany, ja wróciłem teraz do naszego ośrodka Wester Camp po Lexi i po Marcina Dubiela i właśnie będę za chwilę prowadził tą oto furę i trochę się boję, bo to jednak trochę drogi samochód, więc jak spadnie jakiś wypadek czy coś się stanie, to będzie niefajnie, ale jestem dobrym kierowcą, więc mam nadzieję, że dam radę i dojedziemy cali i zdrowi na miejsce. Na naszej małej wycieczce jest też z nami Dior. Zobaczcie się, jaki złodziek. No przed chwilą go goniłem, więc nie był taki słodziek, bo nam uciekł. Jest też Henio! Chodź Henio, chodź! Już zapomniałem, jak się nazywałeś u nas na filmiku, ale... Pimpek! O, to jest Pimpek. Pamiętacie go z vloga, gdzie Marcin oddał mi psa. Lexi, czy jesteś gotowa na ostatnią przejażdżkę w swoim życiu? Yes! No to let's go. Jeszcze z przodu chcesz siedzieć? Okej. Okay. No to zobaczymy. Ciepłe. Szybko, szybko, klima. Żadne. Ja wiem, jak doprowadzić dziewczynę do krzyku. Idziemy właśnie na pokaz driftingu tego młodego, zdolnego człowieka, Eryka. Się ma Eryk, musisz przywitać. Eryk będzie prowadził samochód. Masz 15 lat, tak? 14 nawet. I zobaczycie, co on potrafi robić w samochodzie. Jak tam, Lexi, jesteś gotowa? Zobacz, on będzie takim czymś ze mną. 14-latek! Radek, to not normal! That's not normal. Dasz radę, Lexi! Nie bój ja się! Ja ile razy on się wywrócił, to on powiedział, wiesz co, lepiej ci nie powiem, może po przejażdżce. Być to znaczy, że dużo. Nie bój się, Lexi, będzie dobrze, przeżyjesz. Lexi wsiada do Eryka do samochodu. Musimy jej pomóc zapiąć pasy, bo sama nie może tego zrobić. Ubierz Lexi kask. Tutaj Eryk czuwa nad bezpieczeństwem właśnie Lexi, że wszystko było ok. Kask założony, pasy specjalne zapięte, maszyna gotowa i za chwilę ruszają. Nie! Teraz pamiątkowe zdjęcia grupowe z mistrzem.
Możecie poszukać na YouTubie Eryk Goczała, na pewno znajdziecie jego pokazy jakieś. A po pokazie wszyscy co robią? Te mgiełki, takie upały, to jest zbawienie. Ale masz niebieski język fajny. Popatrzcie się, jakie wielkie Pikachu. Chcę takiego. Mam takiego małego zakopanego, jakbyśmy kiedyś z Martą. Popatrzcie, jaki ten jest duży. Moja ręka, Pikachu. Marcin właśnie pyta pana, jak się w to gra, żeby wygrać. Takiego Pikacza.